2006 roku. Kwidzyn. W katedrze rozpoczynają się prace archeologiczne. Dokonawszy szczegółowej kwerendy w archiwach, archeolog dr Antoni Pawłowski dociera do źródłowych tekstów mówiących, że na terenie kwidzyńskiej katedry w średniowieczu znajdowały się krypty grzebalne, w których spocząć mieli średniowieczna mistyczka błogosławiona Dorota z Montowów oraz dwóch wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Lokalizacja krypt pozostaje jednak nieznana. Zespół kierowany przez Pawłowskiego postanawia rozwikłać zagadkę, która swymi korzeniami sięga czasów, kiedy Kwidzyn nosił nazwę Marienwerder i był ważnym ośrodkiem potężnego państwa zakonnego w Prusach. Badania mogą przynieść przełom w archeologii, gdyż do tej pory nieznane są żadne pochówki jednych z najznamienitszych władców średniowiecznej Europy, wielkich mistrzów zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, mistrzów zakonu krzyżackiego. Nikt nie wie, jak wyglądały. Nikt nie wie, gdzie się znajdują. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Prace obejmują teren nawy głównej oraz naw bocznych. W ich trakcie badacze odkrywają dwie krypty. W jednej z nich, przed głównym ołtarzem, znajduje się świetnie zachowany pochówek kobiety trzymającej na piersiach róże. Rozpoczynają się szczegółowe badania odnalezionych szczątków. Maj 2007 roku. Kwidzyn. Wyposażenie trumny kobiety z różą, tak możemy ją określić, przynajmniej dwoje małych dzieci, nie niemowląt, ale małych dzieci w wieku 4-5 lat i najprawdopodobniej mężczyzny może wskazywać, że jest to rzeczywiście grobowiec rodzinny. Przypuszczam, że w ciągu najbliższego pół roku będzie możliwe powiedzenie, nazwanie z imienia i z nazwiska kobiety z różą i być może pozostałych osób, które z nią zostały złożone do tej samej krypty. Rozpoczyna się drugi etap badań archeologicznych w katedrze. Tym razem możliwe będzie założenie wykopów w najstarszej części kościoła, w tylnej części prezbiterium. Tam właśnie może kryć się rozwiązanie zagadki kwidzyńskiej katedry, zagadki krypty wielkich mistrzów krzyżackich. Średniowiecze. Nastaje nowe milenium. Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej zaczyna się pogarszać. Rozebrane zostają mury Jerozolimy, zburzona bazylika Świętego Grobu, z której zrabowano relikwie i kosztowności. Trwają prześladowania. Pod koniec wieku inwazję rozpoczynają Turcy Seldżuccy. Zajmują Palestynę. Jest rok 1079. Kończy się czas pielgrzymek. Chrześcijanie nie mają już wstępu do Jerozolimy. Tego wydaje się być za wiele. Papież Urban II wraz z cesarzem Bizancjum ogłaszają krucjatę.
40 tysięcy ludzi wyrusza 15 sierpnia 1096 roku. Trzeba odbić Ziemię Świętą i odzyskać kontrolę nad Jerozolimą. 15 lipca 1099 roku Jerozolima zostaje zdobyta i splądrowana, muzułmanie wymordowani, a Żydzi spaleni żywcem w synagodze. Na miejscu pozostaje zaledwie 2,5 tysiąca krzyżowców. Wkrótce ponownie utracą Ziemię Świętą. Dwadzieścia dziewięć lat później wybitny średniowieczny filozof Bernard Clairvaux napisze traktat o nowej milicji, w którym zawrze myśl, aby połączyć śluby zakonne z instytucją rycerstwa. Uznawał, że owe stare rycerstwo, czyli tradycyjne rycerstwo, rycerstwo feudalne, zainteresowane jest strojeniem się, zainteresowane jest zdobywaniem łupów, zainteresowane jest bogaceniem się, a nie oddaje swoich umiejętności, swojego zaangażowania w 100% świętej sprawie. Jeszcze w tym samym roku powstaje zakon rycerzy świątyni, czyli templariuszy, i jak wszystkie inne zakony powołany, by wspierać świętą wojnę. Oprócz tych trzech tradycyjnych ślubów zakonnych, ślubu posłuszeństwa, ubóstwa, czystości, składają także ślub walki z niewiernymi. Katedra w Kwidzynie, 17 maja 2007 roku, godzina 9.05. Zerwaliśmy tą podłogę i znaczyliśmy pierwszy wykop o długości około 8 metrów, czyli obejmujący pełną szerokość prezbiterii, około 5 metrów długości. Zdjęte zostaje pierwsze 40 cm zasypiska. Natrafiliśmy na pierwsze fragmenty nierozebranego jeszcze muru. Mur urywa się po 30 centymetrach. Eksploratorzy zdejmują kolejną warstwę ziemi. Jest godzina 15. Ukazały się fragmenty ścian bocznych. Sądziłem, że związanych z najstarszym kościołem. Okazało się, że jest to niewielka krypta sugerująca istnienie pojedynczego pochówku. Jest rok 1189. Jerozolima właśnie upadła. Od czasu pierwszej krucjaty mija prawie 100 lat. Potężna Europa nakłada na poddanych 10% podatek, aby sfinansować trzecią już krucjatę. Wojska docierają do Akki. Oblężenie trwa 3 lata. Właśnie wtedy dochodzi do zdarzeń, których konsekwencje przez kolejne kilkaset lat będą miały wpływ na losy Polski. Uczestniczący w krucjacie kupcy z Bremy i Lubeki zakładają prowizoryczny szpital pod zdjętym z okrętu żaglem. A podań chore, ranne, ułomne zebrali i z wielką pracą, a kosztem opatrywali. Tak, iż wiele przy zdrowiu zostało, którzy bez opatrzenia pomrzeć by byli musieli. W ten sposób tworzy się bractwo szpitalne, przekształcone już wkrótce przy pomocy templariuszy i joannitów w zakon rycerski. Tak w 1198 roku powstaje zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon krzyżacki. Papież potwierdzenie zakonu dał, tytuł im przydawszy, aby się pisali bracia Domu Niemieckiego Szpitala Panny Maryjej w Jeruzalem. Dał im też za herb krzyż czarny, a pod regułą zakonu Augustyna Świętego żywot przykazał im prowadzić. Od tej pory potęga zakonu rośnie w szybkim tempie. Gdy zdobyta zostaje Akka, papież nadaje krzyżakom dobra wokół miasta, później otrzymują kolejne na terenie Włoch, Niemiec i Palestyny, stając się w ciągu ponad 100 lat najpotężniejszym z ówczesnych zakonów rycerskich. Ich ambicje są jednak dużo większe.
Krzyżacy marzą o założeniu niezależnego państwa. Najpierw w 1215 roku przejmują wielką darowiznę ziemską na Węgrzech, skąd jednak po 10 latach zostają wygnani. Wtedy to od powstania zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie mija 128 lat. Konradus, książę mazowieckie, będąc ustawicznymi najazdy Prusów zwątlony, na sejmie walnym z Chrystianem biskupem uradzili braci i krzyżaków wezwać. Taką tradycyjną datą podręcznikową sprowadzenia krzyżaków do Polski czy do ziemi chełmińskiej jest data 1226. Ale jest to jeden z mitów, data fałszywa. W roku 1226 krzyżaków nad Wisłą jeszcze nie ma. Konrad Mazowiecki wysyła list do wielkiego mistrza Hermana von Salza, w którym proponuje dzierżawę ziemi chełmińskiej w zamian za pomoc w obronie północnej granicy księstwa mazowieckiego. Rycerze zakonni nad Wisłą pojawiają się kilka lat później, dopiero w 1231 roku. Oddział rycerzy zakonnych, liczący 7 rycerzy, przekracza Wisłę i rozpoczyna się historia budowy państwa zakonnego. Krzyżacy walczą z pogańskimi Prusami i w ciągu 3 lat opanowują ziemię chełmińską. Za kilkanaście lat podbiją całe Prusy, a swoją główną siedzibę nazwą Królewcem. Za ponad 70 lat rozpoczną trwający ponad 200 lat konflikt z Polską i przeniosą stolicę do Malborka. Tymczasem jest rok 1234. Zakonnicy zakładają Kwidzyn. Katedra w Kwidzynie. 17 maja 2007 roku. Godzina 15:30. Rozpoczyna się eksploracja odkrytej krypty. Trwające kilka godzin prace przynoszą pierwsze rozczarowanie. Krypta okazała się całkowicie pusta. 17 maja 2007 roku, godzina 21. Kierujący badaniami dr Antoni Pawłowski podejmuje decyzję o rozszerzeniu wykopu w stronę północną. Katedra w Kwidzynie. 18 maja 2007 roku, godzina 11:45. Eksploratorzy natrafiają na murowaną ścianę krypty. Okazało się, że ma ponad 4 metry długości, więc mogła być przygotowywana na wielokrotny pochówek. 18 maja 2007 roku, godzina 16:15. Rozpoczyna się usuwanie zalegającego w krypcie gruzu i ziemi. Przełom następuje 3 godziny później. Kopując się w ogóle w tą kryptę, trafiłem na te zbutwiałe deski. Poczułem dreszcz emocji, że jesteśmy gdzieś, jesteśmy blisko jakiegoś odkrycia. Jest rok 1309. Od pierwszej wyprawy krzyżowej mija ponad 200 lat. Zakon krzyżacki ma ich już ponad 100. Rok wcześniej krzyżacy zajęli bezprawnie Pomorze Gdańskie. Roku 1309 Sifridus von Wulwangen, mistrz wielki domu niemieckiego, stolicę swą z Wenecyje i do Malborku w Prusy przeniósł. Bo z Akony wypędzeni, niedługo też w Wenecyje i ci bracia zostać się mogli. Od tego momentu Malbork staje się głównym zamkiem państwa i rezydencją.